Pierwsze oznaki wiosny to sygnał dla ekipy MAN Technology Roadshow, aby rozpocząć trasę objazdową pojazdów demonstracyjnych MAN. Znajdujemy się dzisiaj w Monachium na MAN Technology Days. Ta impreza już od 5 lat na stałe wpisana jest w kalendarz wydarzeń. Impreza Technology Days składa się z kilku elementów. W MAN Forum prezentowane są wszystkie dostępne usługi w ofercie MAN Business Solutions. Są też stoiska informacyjne naszych partnerów firm zabudowujących. Ponad 170 pojazdów do wszelkiego typu zastosowania czeka na klientów MAN. W tym roku podczas Technology Days będą wystawiane pojazdy, które będą miały polskie zabudowy. Od lat takimi firmami zabudowującymi, które cyklicznie, corocznie wystawiają się podczas tej imprezy, są firmy KH Kiper i Wielton. W tym roku również mamy nowych wystawców, którzy będą prezentować swoje wyroby, firmy na przykład z branży mleczarskiej. Na wystawie MAN Technology Days występujemy po raz pierwszy. Bardzo nam się podoba, jesteśmy mile zaskoczeni. Pogoda sprzyja dodatkowo. Prezentujemy tutaj zabudowę cysterny do transportu i odbioru mleka z systemem pomiarowym. Firma mieści się w Koszalinie. Zatrudniamy już około 60 pracowników. Przede wszystkim produkujemy cysterny do transportu i odbioru mleka. Na Technology Roadshow i Technology Days jesteśmy po raz czwarty. Event jak co roku coraz większy. W tym roku słyszałem, że zarejestrowanych jest 8 tysięcy osób odwiedzających. Na evencie pokazujemy dwa nasze produkty typowe pod rynek niemiecki. Wywrotkę tylno-sypową halfpipe z hydrauliczną tylną burtą na wzmocnionym podwoziu 8x8 z kołami 24 cale oraz na samochodzie trzyosiowym wywrotkę trójstronną z lewą burtą hydrauliczną. TGX-D38, ciągnik siodłowy, flagowy pojazd MAN. Premiera, oficjalna prezentacja podczas ostatnich targów IAA w Hanowerze. Cechy szczególne, nowa seria silników D38 dużych mocy. Najwyższy nastaw to 640 koni mechanicznych z drobnymi zmianami konstrukcyjnymi w porównaniu do silników D26. Na zewnątrz również drobne zmiany, tak żeby pojazdy tej serii wyróżniały się i były widoczne na drogach. Efficient Line 2. Udoskonalona wersja poprzedniej serii Efficient Line, pojazdów sprawdzonych pod kątem optymalnego zużycia paliwa, ukierunkowanych na efektywność i ekonomiczność. Cechy szczególne to nowe silniki z nową funkcją Top Torque, jak również nowa zautomatyzowana skrzynia biegów MAN Tipmatic, również z nowymi funkcjami, m.in. Eco Roll. Ponadto tutaj mamy przykład wzorcowego ciągnika siodłowego, który oprócz tych wszystkich wyposażeń fabrycznych, o których wspomniałem, posiada jeszcze dodatkowe wyposażenie seryjne, mianowicie tempomat wspierany GPS, tak zwany Efficient Cruise, jak również system MAN Telematics. Rok 2015 to rok, w którym MAN świętuje jubileusz stulecia od wyprodukowania pierwszej ciężarówki. Nie zapominamy o naszej historii, jest ona obecna podczas takich wydarzeń jak MAN Technology Days. Na torze testowym prezentujemy ciężarówkę z 1940 roku w fantastycznym stanie. Wszystko w niej jest zachowane tak, jak było w oryginale.